Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem W40, tym razem Wojownik. No czekałem na to przebieranie, nie ukrywam, no bo jednak jest to Wojownik, czyli moja ulubiona klasa, więc właśnie dzisiaj sobie zaczniemy weekend epicki na tym właśnie Wojowniku. I tak, na wstępie zostawcie kciuka w górę, bo wczoraj wam dałem taki super maratonik, 3 odcinki z Łowcy. Kto tam jeszcze nie oglądał, to zachęcam oczywiście do obejrzenia każdego jednego, no bo tak naprawdę te wszystkie odcinki są ze sobą powiązane, zachęcam obejrzeć chronologicznie, aby wiedzieć, co tam się wydarzyło, no a wydarzyło się dosyć dużo, nie będę wam tutaj oczywiście spoilerował. No i co, no i wydaje mi się, że takie 3 odcinki w jeden dzień to jest słaby pomysł na wrzucanie, bo widzę, że na przykład środkowy bardzo na tym ucierpiał i bardzo YouTube tam obciął zasięgi na tym środkowym. Także po prostu chyba będę takie musiał maratony troszeczkę w inny sposób robić, ale to jeszcze pomyślimy. No na razie jest maraton z Wojownika, wiem, że miał być troszeczkę później, w sensie troszeczkę wcześniej, ale jest później, bo wcześniej go nie mogłem po prostu nagrać. Także zostawiajcie kciuka w górę, abym wiedział, że po prostu takie maratony wam się podobają. Dobra, co my tutaj na tym Wojowniku zrobimy? No przede wszystkim tutaj sobie rozmontujemy to, co już możemy rozmontować, aby tutaj nie było problemu. Dlaczego mi się to nie rozmontuje? Już widzę, że się zaczynają przygody standardowo. Dobra, poczekajcie, co my w ogóle mamy, jaką my mamy misję? Czy my mamy coś do kibelka wrzucić? Nie, 10 zadań, dobra, ale do kibla też już wrzucimy przy okazji, nawet niech będzie ta tarcza i przy okazji nam się aura, zobaczcie, zwiększyła o 1, także idealnie można powiedzieć wyliczone. Idealnie wyliczony właśnie na ten weekend epicki. Chcę sobie tutaj na razie zwolnić miejsce. Oczywiście, tak jak mówię, no na pewno mimo wszystko stracimy tutaj trochę tych surowców, no bo tego EQ, w tym, tego miejsca w EQ nie mamy zbyt wiele. No tutaj skip trochę kosztuje, aby ten skarbiec sobie ulepszyć. Ja to zrobię dopiero jutro, bo już będę chciał powoli jakieś EQ na awkę sobie ogarniać, bo już tych runek tutaj, jak widzicie, no chyba jutro już będę miał ponad po bilionach, nie wiem co jest, trylion? Nie pamiętam szczerze mówiąc teraz. Więc no mówię, wskoczę sobie na ten kolejny pułap, że tak powiem, i będę już szukał powoli tego EQ na awkę. Dobra, co dzisiaj chcę wiedzieć, ma jeszcze pasy, czyli ta broń nas w zasadzie nie interesuje, więc sobie ją sprzedajemy. Tutaj już mamy rozmontowane wszystko, także okej. Okay. Myślę, że może jeszcze jakieś lożki przed tym przebieraniem byśmy tutaj delikatnie pocisnęli, żeby jakiś level wbić, ale czy nam tutaj to siądzie, no to nie jestem pewien. No ten odrażający demon siadł, okej. Okay. Dał nam tutaj coś na inteligencję, to od razu będziemy mogli przebierać, nawet to jest minus 3, więc i tak nam tutaj za wiele to nie zmieni. No i teraz mamy Wojownika, który także powinien siąść i powinien dać nam level, dokładnie. I mamy 2-2-5, mamy też coś dla naszego zwiadowcy, co prawda na wszystkie cechy, ale dosyć mocne. Tu jest w ogóle klejnot na siłę, a bo to jest jeszcze, jak ja to po prostu wsadziłem do kibla i mu dałem, no to nieważne. No wiem, że oni nie są ulepszeni, ale za tydzień będzie weekend golda, no to wtedy tam na nich się skupimy, ich po prostu poulepszamy. Myślę, że na ten moment nie ma to sensu. No mamy posępnego wilka, no i już tutaj myślę, że raczej się przed przebraniem zatrzymamy, że raczej tutaj już go nie pchniemy. Znaczy tam możliwe, żeby było oczywiście do zrobienia, ale tak szybko wcale nie padnie, więc nie ma co na niego tutaj marnować. Tak mi się wydaje. I dropną nam jeszcze kluczyk tutaj do groty korsarzy, ale tutaj raczej on tym bardziej wydaje mi się, że nie padnie ten nasz cały żywiołak. Także okej, okay. a nie, padł, zobaczcie, dobra, no to lecimy kolejnego. Też tak na niego tutaj powiedzmy z 20 tych grzybków sobie spróbujemy zużyć, no ale levela nam to nie da. Padł też, dobra, super. Teraz mamy Wojownika, no Wojownik powinien tak naprawdę najłatwiej paść z tych wszystkich naszych przeciwników, którzy tutaj faktycznie są. No ale to zaraz sobie oczywiście zobaczymy. Czy on jest tutaj do zrobienia? No na razie wygląda, że niezbyt. Po prostu będziemy musieli się przebrać i wtedy na pewno te lożki sobie na spokojnie pchniemy. Zaraz zobaczę może jakieś tornado, no tam 2 miliony, ale dobra, olejemy na razie. Tornado, czy nam tutaj jakieś padnie? Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o EQ, dobra, padło. Jeżeli chodzi o EQ, to wcale nie mam takiego starego, mam w miarę aktualne, zaraz wam zresztą pokażę, jak już będziemy się przebierać. Dobra, kolejny padł i co? Brak miejsca w plecaku, mamy jakiś pasek, więc możemy go sprzedać. I co tutaj więcej? Tutaj mamy jakiś ten, to nas
to nas nie interesuje, możemy sprzedać, to nam daje dosyć sporo, rękawice nam dają dosyć sporo, gemik tutaj jest dosyć dobry, więc go mimo wszystko odzyskamy, mimo że wiadomo szału nie ma, no ale niech będzie. Jak to wygląda z tą rózgą, ta rózga jest gorsza. Dobra, i chyba na razie tyle. No tutaj nam brakuje klaty dla maga, ale nam niestety nic nie dropi, więc no na razie to olejemy. Dobra, no spróbujemy sobie dobić ten 226 level. Ciekawe, czy nam się to uda. No już niewiele brakuje, jeszcze dwóch przeciwników. Teraz może dwóch w sumie. No ten lawopluj to już jest... Nie, to jest zwiadowca, przepraszam, ale okej, padł, no to jeszcze jeden przeciwnik. Czy mamy znowu jakiś pasek? Nie mamy, więc musimy po prostu sprzedawać to wszystko. I to też zaraz posprzedajemy. Tu w ogóle mamy jakiś epik, swoją drogą to nam wyleciał po północy, jak się tam sam zrolował gabinet, ale to nie jest na ten moment istotne. Dobra, no jeszcze jeden przeciwnik i mamy kolejny level. No więc... więc padł, dobra, super. No na razie to odpuszczamy, nie ma już co tutaj klikać. I co my byśmy tutaj jeszcze mogli spróbować? No na pewno to ma 100%, więc raczej go nie machniemy. Na pewno tą wieżę, czy ta wieża by nam tutaj popadała jakoś w miarę szybko. No wygląda na to, że tak. Mamy klatę niestety dla zabójcy, ale dobra, no podmienimy. Zawsze to coś, nie? I tak ja to przebieranie nie będę nawet się na runach skupiał zbytnio, bo jeszcze mam ich po prostu za mało, aby faktycznie się tutaj na nich skupiać. Dobra, tu mi dało jakieś kapcie, co prawda na wszystkie cechy, ale są dosyć dobre, więc to weźmiemy. Tutaj to olejemy, dobra. Co my byśmy tutaj chcieli tak naprawdę na ten moment sprzedać? No na pewno to jest mieczek, który nam się przyda do kibla, więc na razie go, to na pewno, więc na razie go zostawimy. Co nam tutaj mało kryształów daje? No ten hełm. No i tak, prawdę mówiąc, będziemy to musieli wszystko posprzedawać. No bo niestety taki urok, no ale dobra, na razie jeszcze tutaj spróbujemy sobie tych wież parę mimo wszystko machnąć, chociaż już tutaj dziewczynka z zapałkami widzę, że jako taki opór niestety stawia. Pisaliście mi wczoraj pod odcinkiem, o ile ktoś z W40 interesuje się S38, że miałem w Kunegundzie Gemna... O, akurat dobre buty. Że miałem w Kunegundzie gem na inteligencję zamiast na zręczność tam na swoim łowcy. I tak, faktycznie, nie zauważyłem tego. Ja tam odpisałem tej osobie, której komentarz tam miał dużo łapek, że tak jest. I faktycznie tego nie zauważyłem, więc no po prostu mój błąd. Dobra, no już nie patrzę ile co daje, po prostu to sprzedaję. No trudno. Taki mamy urok nagrywania, że chcemy po prostu zrobić jak najwięcej na odcinku, a miejsca brakuje. Czy tego chce, czy nie. No dobra, no spróbujemy tutaj jeszcze tą wieżę 32 poziom. Coś tutaj zacięło, ale dobra, padło, super. No jak widzicie, nawet gemików nie mamy tak naprawdę, no ja tutaj powoli sobie te gemy dropię. Twierdzę na 12, buduję kwatery, mam jeszcze na 9, więc no tych gemów nawet dla tych towarzyszy nie mam. Także oni nie są jakoś super wyposażeni, no ale zawsze coś. Dobra, mamy coś na inteligencję, możemy dać. Tutaj mamy na wszystkie cechy, czy to się komuś przyda? Temu nie, temu nie. Temu się powiedzmy przyda, no i mamy tutaj jakiś pierścionek. Który się na przykład tej przyda i ta ma jakiś gemik, więc od razu nawet 350, dosyć dobry. A mogłem do broni dać, ale w sumie to i tak na pachołkach to nie ma znaczenia. Dobra, no i co? No i próbujemy jeszcze tą wieżyczkę. Zając jeszcze padł i mamy znowu broń, która jest no lepsza, można powiedzieć, że lepsza, więc podmienimy, niech będzie. No dobrze, jakby nam jakaś klata dla tego maga mimo wszystko tutaj wypadła, no bo jednak się to przyda. Sporo mamy golda swoją drogą. Mamy coś na zręczność, jakiś pierścionek, więc go damy. Znowu musimy podmieniać, dobra, no trudno. Takie życie, no wymieniaj się. Znowu tutaj coś potrafi przyciąć, no ale dobra, o, już się odzyskało, okej, cyk, no i co? No i to chyba będziemy sobie po prostu sprzedawać. Takie życie, no broń może zostawimy, no bo ona jednak sporo daje tych kryształków. No i co? No i jeszcze tutaj machniemy kogoś. To jest zwiadowca, no i dobra, chyba na razie się wstrzymujemy. No to miał być mimo wszystko odcinek z przebierania, na razie tutaj te lochy sobie, można powiedzieć, powoli dociskamy. Czy my tutaj tego jesteśmy w stanie zrobić? No chyba przed przebraniem nie ma co go tutaj próbować. Także to olejemy. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy Esteros, Sutenera, Petyra, no też go raczej jeszcze nie machniemy.
Jeszcze jest on tutaj chyba, może po przebraniu spróbujemy, ale na razie jest zbyt mocny. Nordycy Bogu, tego to nawet w sumie nie będę próbował. Olejemy to. Dobra, lecimy na przebieranie. No będziemy chcieli klatę dla maga też znaleźć, to już w ogóle przy okazji, jak już będziemy rolować. Jak nam jakaś klata tu poleci. A, miałem wam pokazać. To jest tarcza, którą zyskaliśmy tam kilka leveli wcześniej, dosłownie 2 albo 3 i daje 277. Tutaj mamy 268, 264. No ten pasek nam odstaje, to by wypadało znaleźć. Epickie. No ale generalnie no tu mamy 2.7.0, 2.6.6, więc te itemki wcale takie stare nie są. No ale okej, tak myślę, że w miarę się tutaj w same nówki poprzebieramy. No jeszcze to jest o tyle fajne przebieranie, znowu to samo drugi raz rzędu. To jest jeszcze o tyle fajne przebieranie, że nie musimy tutaj patrzeć zbytnio na runy, bo po prostu te runy nas nie interesują. No dobra, mamy rozrzut, nie jest jakiś fajny, ale średnie daje większe. Runka 6%, epic, więc kupujemy. Bo tak jak mówię, no tych run i tak ciężko będzie w ogóle cokolwiek tutaj skompletować, więc jeszcze się z runami wstrzymamy. Oczywiście jak jakieś punkty życia polecam, będzie fajne to jako dodatek, ale mimo wszystko no tarcza na wszystkie nas nie robi, mimo wszystko jest to okej. Co nam tu w ogóle ja jeszcze muszę na ulepszoną jakość przedmiotu założyć, kurde, zapomniałem o tym totalnie. Ile tam tu w ogóle daje? Poczekajcie, znajdziemy jakiś itemek, który nam daje ulepszoną, chyba nam dwóch jeszcze nie daje, dokładnie, to ja muszę tutaj 5 założyć. Oj, no niedobrze, no ale okej, trudno. Mamy drugi, spróbujemy jeszcze jakiś trzeci poszukać i przejdziemy do gabinetu, żeby nam się nie powtarzały. No punkty życia, jak sami widzicie, 2%. Pasek już mamy, tu nawet nie patrzę i znowu spojrzałem. No taki nawyk, hełm też już mamy. Buty, no premia do PD, no to nas nie robi. To nam nie robi zbytnio. Poczekajcie, no mamy jakiś pasek, punkty życia, no jego chyba mimo wszystko weźmiemy, no bo jednak punkty życia jest to istotne. No a ta ulepszona jakość nam ta da dosłownie kilka statystyk, więc myślę, że nie ma co się napinać, zwłaszcza, że te punkty życia są lepsze. Zresztą zaraz sobie oczywiście porównamy. Dobra, mamy buty na ulepszoną jakość, czyli musimy to tak czy siak sprzedać. To nam co daje? No nic ciekawego. Dobra, szukamy dalej. Znowu jakiś epic, ale nie ma ulepszonej jakości. Oj, tutaj widzicie, bym skipnął. Szansa na legendarne, więc nas to nie interesuje, punkty życia też nas nie interesują, łączna odporność też nas nie interesuje, ulepszona jakość, dobra, czwarty, no i jeszcze nam potrzeba jednego, tu możemy sobie w sumie już przy okazji do miesiąca te botki dobić, żeby już się tym, że tak powiem, nie zamartwiać. No mamy jakiś pierścionek, ale nic, premia do PD, więc to olejemy, to od razu kupimy, znowu premia do PD, no nie, no to nas nie obchodzi zbytnio, punkty życia, no dajcie tą ulepszoną jakość, no to jest właśnie minus tego, że mamy tych run tak malutko, że jednak mimo wszystko no za wiele to nam nie daje i trzeba się namęczyć, żeby to poszukać, dlatego ja na takich początkach serwera to olewam i sobie po prostu biorę, no mówię, olewam i dopiero jak uzbieram tych run trochę, to wtedy zaczynam, że tak powiem, na to zwracać bardziej uwagę. No mamy jakiś pierścionek, plus 18, premia do PD 2%, możemy go wziąć w sumie, dlaczego by nie. No już tutaj zanim znajdziemy tą ulepszoną jakość, to się już zdążymy przebrać. No oczywiście żartuję, ale dobra, mamy, ale to jest dobrze jest. Okej, czyli na razie to sobie tutaj podmieniamy, no i zobaczymy, pasek nam poleciał 282 i tak samo pierścionek, zobaczymy jakie nam będą teraz lecieć, czy faktycznie dużo ewentualnie straciliśmy, no to jest na wszystkie cechy, więc i tak nas to nie interesuje, no głównie tu w broni działa to ulepszona jakość przedmiotu i głównie średnie obrażenia broni są dzięki temu zwiększone, no ale mówię. Mamy buty 287, czyli straciliśmy tak naprawdę ile? No 5 statystyk, także no nie jest to nie wiadomo co. Dobra, w tych butach sobie robimy dziurę, tu sobie odzyskujemy, cyk, pyk, no i dobra, i zakładamy z powrotem te. Dobrze, założone są, ok, czyli to już mamy zrobione. To mamy zrobione, pierścionek mamy zrobiony. Teraz nas tak naprawdę interesują nas no wszystko to, co nie mamy zrobione, plus broń, no bo broń niby mamy, ale może nam tam jakaś fajna, z fajniejszą średnią poleci. Budki, tak jak mówię, no to już mamy, to nas nie interesują. Kolejne budki. Rękawice, punkty życia i to jest to, czego chcemy. 289. Także no tutaj już na przykład widzicie 7 statystyk, no ale okej, bierzemy. Oczywiście, cyk, tutaj pyk, no i dobra, dajemy to, nie, to może być w sumie założone na nas, także spoko, jeszcze hełmik i klata i chyba to by było na tyle, no i powiedzmy, że tarcza,
No dobra, zaraz to wszystko na spokojnie ogarniemy, jak już tutaj się będziemy zbliżać do końca tego przebierania. Mamy klatę, łączna odporność, no daje nam plus 17, więc tą klatę weźmiemy dla siebie. Natomiast następną jakoś na trzy cechy będziemy próbować spuszczać w kiblu, aby nam poleciała dla Mariusza po prostu. Okej, okay, lecimy dalej, szukamy, co nam tu jeszcze potrzeba, buty mam, pasek mam, hełm w zasadzie i tarcza, no i tarczę widzicie, za sam goldzik jest, to musimy no niestety sprzedać, trudno, tarczę mamy, o, mamy klatę na punkty życia, dobra, super, to podmieniamy, no tu już mamy 6% punktów życia, to i tak nieźle, a, no i straciliśmy tamtą, mogłem ją najpierw spuścić, ale ja głupi jestem, dobra, no nieważne, szukamy kolejnej dla tego naszego maga, nie jest powiedziane, żeby nam poleciała dla maga, no ale tak czy siak, o, mamy klatę, dobra, ale to jest na 3 staty, to spoko, spuszczamy tutaj, no i mamy niestety dla zwiadowcy, czy nam da dużo, nie da nam dużo, więc olewamy ją. Dobra, poczekajcie, na spokojnie, co my już tutaj mamy? Buty mamy, ręce mamy, klatę mamy, to mamy, pasek mamy, czyli szukamy tylko hełmu i ewentualnie broni, ok? I potem lecimy już do gabinetu magii. Broń nam daje plus 10, czyli widzicie, no tych średnich troszkę nam ta ulepszona jakość przedmiotów w teorii da, rękawice nie są potrzebne, no moglibyśmy je niby, o, mamy hełmik, łączna odporność, więc spoko, to jest akurat spoko, robimy sobie w nim dziurę. Tu odzyskujemy, wsadzamy. No i dobra, no i to mamy w zasadzie z głowy. Poszukamy sobie teraz w gabinecie magii jeszcze dwóch itemków. Teraz już tylko jednego. Pyk, pyk. Tutaj robimy dziurkę, tutaj odzyskujemy. Dajemy to i zakładamy z powrotem to. Tutaj oczywiście możemy to pokupować, już mamy ponad miesiąc. Dobra, no jeszcze kupimy. W sumie to ja bym tutaj troszeczkę wolniej to porolował. Żeby sobie, tak jak mówiłem, te potki, no pierścionek już mamy, więc olewamy. Chociaż mogłem, nie wiem, ten pierścionek był kupiony na starych itemach, w sensie na bez ulepszonej jakości przedmiotu, to niby mogłem tamten spojrzeć, jakie miał w ogóle staty, no ale dobra, to nie jest istotne. Okej, no na razie sobie tych potek będę chciał poszukać, no tak chociaż nawet nie na miesiąc, no niech będzie na te 20 dni. To bierzemy. No tu klepsydry. Dobra, no to nam jeszcze potrzeba tylko talizmanu tak naprawdę i w teorii przebieranie by było zakończone. Dobra, mamy to, dobra. Już zaczynamy spamować. No i mamy talizman, odporność na zimno plus 19. No widzicie sami, że nie za wiele nam to mimo wszystko daje. Ale jest okej. Okay. Poczekajcie, ulepszona jakość, ulepszona jakość, ulepszona jakość. Dobra, no i w zasadzie powiem wam szczerze, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o przebieranie, ale jeszcze tutaj sobie spróbujemy porolować za jakąś lepszą bronią i może za jakimiś punktami życia ewentualnie. O, już mamy broń, zobaczcie, plus 16, czyli było warto, runa o 1% większa i o wiele fajniejszy rozrzut. Dobra, także no, można powiedzieć, którą mamy minutę, 17, z tego ja tam pierwsze chyba 10, nawet to klikałem lochy. Także szczerze mówiąc, no nie jest to takie złe, nie poszło nam to wcale tak tragicznie, jak myślałem, że pójdzie. To jeszcze przebieramy, mamy już wszystko ok, jesteśmy przebrani i ok, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zaraz tutaj sobie wchodzimy do lochów i próbujemy w tych lochach co nieco tutaj namieszać. Tak tutaj patrzę, tu jest nam potrzeba 5. No widzicie, no ten brak tych slotów jest dosyć tutaj, a bo my jeszcze dla maga w sumie nie znaleźliśmy. Dobra, no to jeszcze spróbujemy jakieś klaty poszukać, powiedzmy tak do 2400 grzybów spróbujemy sobie poszukać, jak nam jakaś klata na 3 staty wypadnie, to ją spróbujemy spuścić, żeby była dla maga. No a jak nie, no to trudno, to będziemy sobie uderzać w lochy i próbować coś tam po prostu podziałać dalej. No ale to mówię, to jeszcze zobaczymy. No na razie tu nam w ogóle żaden epik nie chce lecieć. Tak naprawdę. O, jest jakaś klata na 3 staty, dobra, no i oby to by się okazała dla maga. Jest, dla maga, dobra, git. Tak naprawdę jesteśmy zadowoleni. O, i od razu nam osiągnięcie wpadło. No, gema nie mamy, więc nie robimy dziury. No tak, no mówię, no ci towarzysze są zaniedbani, no ale za tydzień będzie weekend golda, więc ich ulepszę oczywiście do swojego poziomu. No i a klejnoty, no to dropię tak naprawdę cały czas, tylko że one, to jest ta sama sytuacja co była na łowcy, że no one się kopią dosyć długo, więc jednak mimo wszystko no muszę po prostu czekać cierpliwie i tyle. Dobra, ja wam dziękuję za odcinek, możecie napisać, co wy możecie dzisiaj napisać, możecie napisać klata na przykład w komentarzu, ja wam oczywiście przypnę serduszko, zostawiajcie kciuki w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów i generalnie zostawiajcie wszelakie aktywności pod filmami, bo mi to po prostu pomaga, filmy idą do większej ilości osób i tak dalej, i tak dalej.
Ja kończę i tak naprawdę zabieram się za nagrywanie lochów. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!